Można powiedzieć, że rola Kościoła, która w tej chwili zaczyna być pewnym ciężarem dla Solidarności, a może dla tych działaczy tej pierwszej Solidarności, chociaż my mówimy, że nie powinno być podziałów na pierwszą, drugą, trzecią i czwartą, ale tak rzeczywiście jest. Ja tylko chcę powiedzieć, że głównym elementem oznaki MKR-u Jastrzębie jest krzyż. To w ramiona krzyża są potem wpisane inne symbole. Symbol godła państwowego, symbol szybu górniczego, herbu górniczego. To dopiero zostaje, to jest opisane w ramiona, na ramionach krzyża. A splata to wieniec złożony z napisu NSZZ Solidarność. I przykro jest teraz patrzeć na to, że z niektórych sztandarów, szczególnie tych jastrzębskich, ten element tego znaczka MKR-u Jastrzębia zniknął. Został zastąpiony przez godło państwowe. Nie wiem, bo bym musiał przejrzeć teraz sztandary Komisji Zakładowych Jastrzębia, czy nie wypruto tego symbolu z rewersu sztandaru. Bo takie rzeczy też mogą być. Albo zostały zastąpione nowymi sztandarami wyhaftowanymi obecnie, bo wiele kopalń połączono, zmieniły nazwy, w związku z tym te stare sztandary też dotarły albo gdzieś do Izby Pamięci, albo w niebyt. W każdym razie to zauważyłem na ostatnich uroczystościach w Jastrzębiu, że żaden sztandar nie ma zwieńczenia znakiem MKR-u Jastrzębskiego, czyli krzyżem i elementami z tym znakiem związanym. Prawdę mówiąc, cała działalność podziemnej Solidarności była oparta, zbudowana na podbudowie Kościoła. Nawet ci, którzy swoim światopoglądem byli dalecy od Kościoła, w tym Kościele znaleźli schronienie i sposób na przetrwanie przez te trudne lata. Na tym bazowali, na tym zbudowali swój kapitał polityczny i kiedy doszli do władzy, potrafili się od tych idei odciąć, zapominając o tym, co Kościół, co Ojciec Święty dla Związku, dla tej działalności uczynił. Bez Kościoła, bez pomocy, która docierała tu w latach 81-82, praktycznie wielu z nas przestałoby, nie miałoby podstaw do życia. Ja osobiście nie jeździłem ani do Miszczejowic w tamtym czasie, ani do Warszawy. Prostej przyczyny. Wiedziałem, że mam kolegę. I poza tym pewne doświadczenia po aresztowaniu i skazaniu też przyszły, zmusiły do pewnej refleksji, że pierw rodzina, a potem reszta. Już nie byłem takim ślepo, jak to mówią, zapatrzonym na działalność. Jak robić, to robić to, co się robi, robić dobrze. I wokół tego się skupiać. Mówię, że wiele rzeczy zostało zaprzepaszczonych. Pierwszy statut Solidarności nawiązywał do chrześcijańskiej nauki Kościoła. Wystarczy tylko to powiedzieć, żeśmy o tym szybko zapomnieli. Nie chcę przytaczać innych argumentów, które drażnią, bo po co?